i teraz przejdziemy do długowieczkiwanego i chyba no, zestawiku, który błyskawicznie znika, bo na przykład we Flambergu zniknął on w przeciągu jednego dnia, kiedy już przyszły. Mowa tu oczywiście o Elite Trainer Box z Chrome Zenith. Tak, ten ETB wyjątkowo się wyprzedaje, miałem kupować w Pokeshopie, ale też zwinęło się to dość błyskawicznie, więc no tym razem tutaj zostało to zakupione przez sklep LootQuest, który był o dziwo też polecany mi chociażby na profilu na TikToku moim. Mam Pickpocka, tam widziałem, gdzie ja tą kupuję. No i też również niektórzy ludzie właśnie polecali mi też LootQuesta i oni się tu dobrze spisali, powiem, bo ogólnie no, wczoraj był ten boksik zamawiany, a przyszedł już dzisiaj. No, dzisiaj, czyli kiedy to nagrywam. No i mamy tutaj Player's Guide, czyli właśnie co zawiera ten set. To jest taka klasyczna książeczka, która opisuje dane karty. Tu mamy takie klasyki jak Ultra Ball i Trekking Shoes. I tu mamy, jakie mamy my tutaj karty do zdobycia. No tutaj widzę nawet reprint Radiant Charizarda. Choć jakbym, chociaż największym marzeniem, co może być niemożliwe, to jest jedna karta, której bym najbardziej chciała. No, chyba tak jak 90%, ale tylko ze względu na to, jest to ta Giratina, którą chcę. No i raczej mało prawdopodobieństwo będzie jej zdobycia. Ale może nam się poszczęści, bo w tym zestawie jest aż 10 boosterów. No i w składzie chodzi marker Vistar oraz marker trucia i poparzeń. Chodzą też, no już całkiem nie najgorzej wyglądające kostki. Zdecydowanie najładniejsze były z Lost Origin, jednak no te są całkiem spoko. No zresztą brudna żółć jest chyba takim całkiem spoko rzeczą. Wchodzą tu właśnie przegrody z Lucario. Tak, bo głównym motywem tego boksa jest Lucario. Wchodzi oczywiście pakiet energii, co jest całkiem spoko, bo przecież wiadomo, jak z samych boosterów to my się namęczymy, żeby w ogóle skomponować deck, a tak to mamy już od razu pakiecik energii, jakbyśmy tego potrzebowali. Mamy oczywiście koszuleczki z Lucario, które no, też wyglądają bardzo ładnie i zobaczymy jak z ich jakością, ale powiem, że ja już grałam też tymi z Lost Origin i one nie najgorzej się prezentują, one się co najwyżej odklejają, ale się nie zrywają. A to już jest lepiej, żeby się odklejało, niż jednak zrywały, bo tu trzeba zaznaczyć, że tu masz tylko podmiankę 5 koszulek, co no nie jest to za pocieszające. Więc lepiej w tym przypadku jakby się odklejało, niż jakby się rozrywało, bo no wtedy będzie potem to. No i tutaj creme de la creme. O, tu jest kot, którego nie pokażę, ale i tak go zużyję. No, creme de la creme jest oczywiście bardzo ładna promka Lucario Vistar, która jest naprawdę przekozacka, powiem. Tak, jest to chyba ten sam Vistar, który jest w boksie z Lucario Vistar, więc podejrzewam, że tutaj się zbyt dużo nie zmieniło. No i aż 10 boosterów! Tak, tych boosterów tym razem mamy bardzo dużo. Więc może otwórzmy pierwszy z nich. Więc to, co tygryski lubią najbardziej, to zawsze jest na końcu. Tym razem nie 8, a aż 10 jest tygryski. To też wyższa cena jest mimo wszystko. Bo ta detaliczna to jest oczywiście 250. No, niestety to podrożały z powodu popytu. Jednak. No, tutaj się normalnie przekłada, więc tutaj nie ma jakiejś filozofii. Tu mamy energię Lyrona. Tu mamy Friends of Simon, tu mamy Cynthia na przykład, tu chyba mamy Dawn, tu mamy Barego, Gloom, Snowroot, Lavasta, Tardadella, Beltoy, Garajański Miał i mamy Hitsuajską Gudrę. Jaka ona jest sweet! I mamy
Rotona. Chyba widzę, że tego samego co z Lost Orgy, więc mamy double kick. Więc początek jest dobry. Zobaczymy, czy przyniesie drugi. I mamy aż 10 takich. A, tutaj widzę, że to już saturacja trochę jebła. Nie wiem, czy poprzedni też jebła, ale widzę, że trochę jebła saturacja. Mamy tak. Ognistą energię. Girafachi. Pinch Rucina. Rescue Carrier. Bardzo grywalne, zwłaszcza przy tych budżetowych dekach. Koffinga. Mamy Odisha. Mamy Salandita. Mamy Energy Search, czyli bardzo base setową kartę. Mamy Gupinga i mamy Reverse Digging Duo i Gamshor, czyli nic specjalnego. Nie zawsze się chce tak fajnie otworzyć. A, wiecie, bo te oryginały fajnie się otwierają. Tu mamy znowu kod. Mamy psychiczną energię, Crushing Hammer, czyli kolejny base item, Carnival, Rare Candy, też taki kolejny dość grywalny, chyba będzie jeszcze bardziej grywalny z powodu no, nadchodzącego Scarlet and Violet, która umożliwia cofnięcie nam się, więc chyba to Rare Candy będzie jeszcze bardziej grywalny. A to jest taki kolejny base set, Czeczarot, Sklip, Helicoptif, Pacham. Switch. Mamy Wailord Revisa i kolejnego Leona. Jako kolekcjonersko to można by sobie wziąć, bo Leon jest bardzo fajny. Niestety ta karta wypada, więc bardziej w celach kolekcjonerskich. Tu będzie. To już tak ładnie się nie otworzyło. Że wszystkie czarne, żeby też nie było. Wszystkie są czarne tutaj raczej. Na zasadzie zgaduj zgadula, energia, Lost Vacuum, bardzo grana karta, Electric, Ultra Ball. A, Ultra Bole jeszcze będą. To jest też grywalne. Yaman. Bidulf. Brakowało mi tego. Więc tu zostawię. Bardzo basicowa karta item, Portion. Galerian. Ziski Mind Junior, Surken. Reverse Dulce Klopse, galeriański Prysk, raczej chyba też nie mam. Coś nie chcę przyjść. Wodna energia, Luxio, Friends in Hitsuan, Shaymin, Cherubi, Execute, Rockcoft, mamy Puriona, Ludwik, Ludidisk, no i Padwin Reverse i Hej Skok. O, Jezus, no połowę mamy, a były tylko dwa double hity. O, trochę szkoda. No, że nagle, no, hitów nie ma. O, energia psychiczna, Great Ball, Tracking Shoes, Luxio, Rough Cut, Purion. Ludidisk, Szarota, mamy Padwina, ja nie mogę, jakie ładne, Kaldeo, Jezus, jaka ładna karta, no i mamy Snorlax, ty, ale to jest ładne, powiem, chyba trafia się jeden z ładniejszych trainers galery, no to muszę przyznać. Mamy energię, Lunastone, Sorok, akurat koblecik, Krokorok, Starly, Rioru, Sizer, Emolga, Yongus, Silia z Reversem i ten Dargat. Jak zwykle, niech. To powodna odpowiedź.
Mamy energię. Larion. Friends of the Simons. Gloom. O, i Sizera widzę. Emolga. Yungos. Cherubi. Executor. Zarud Rivers. I mamy... Siminar Vistar. I to chyba krzywo wycięty. Na dodatek. No to już widzę, ile... Jak gruby jest ten bok. Więc no jednak mamy krzywo wyciętą kartę. Znowu. Żeby się nakupować tylko. Mamy energię, Metal Tanga, Energy Switch, Trekking Shoes, Korfiszta, Odisha, Sila, Krikerota, Agrona. No i mamy bardzo ładnego Rayhana, trenera, no i Sizor. No, a tak Rayhan mamy. Fullartowe, zawsze coś. Teraz Rayhan grywalny. Aha, tu mamy Vistar zamiast. Vistara, Crushing Hammera, Carnivala, Rare Candy, Seal, Krikota, Agrona, Sterli, Riolu i mamy Alteria Reverse, no i Kyurem. No, w sumie nie wyszło najgorzej z całego boksa, a szkoda, że nie było Giratina. Chociaż, tak jak mówię, jest to tylko marzenie. Więc to na dzisiaj wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.